Cześć, tu Diana z bardziej Lubię książki niż ludzi, i dzisiaj odcinek na życzenie. Oczywiście, żebym mogła. Wprawdzie targi prawie za nami, ale lista włoskich lektur, które warto poznać, przyda się i tak. No więc Włochy i literatura. Od czego w ogóle zacząć? Wypadałoby chyba zacząć od początku, i jest kilka nazwisk, których nie może tutaj zabraknąć. Ja Wam nie każę oczywiście czytać od razu wszystkiego, ale warto mieć świadomość ich istnienia i może pokusić się jednak o lekturę tak po prostu z ciekawości. Najważniejsza rzeczy: znajdziecie tutaj książki włoskie, pisane przez włoskich autorów nie o Włoszech, nie podróżnych. Różnicze nie w klimacie włoskim. Ja jestem fanką książek podróżników, więc Marco Polo i jego opisanie świata rozpoczyna dzisiejszą listę. Marco Polo był weneckim kupcem, który jako jeden z pierwszych przedstawicieli zachodu dotarł do Chin, ale nie był pierwszy, jak sugeruje to w swojej książce. Zresztą w ogóle historia opisania świata jest bardzo ciekawa, dlatego że wspomnienia Marco Polo zostały spisane przed wynalezieniem druku i były rozprowadzane jako ręcznie przepisywane kopie. Więc możecie sobie wyobrazić, że wersje różniły się od siebie nawet czasami dosyć znacząco. Z ciekawostek egzemplarz książki Marco Polo miał też za sobą Krzysztof Kolumb podczas swoich czterech podróży do Ameryki. Mamy również Antego Alighieri i jego Boską Komedię. Boska Komedia jest uważana za arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panoramą świata. To jest tryptyk, czyli składa się z trzech ksiąg. Każda z ksiąg składa się z 33 pieśni, a każda pieśń jest napisana tercyną, czyli strofą trzywersową. Jak możecie się domyślić, liczba trzy jest... Jest tutaj kluczowa dla budowy utworu, jest symbolem trójcy świętej. Ciekawostka: każdą z ksiąg boskiej komedii zamyka słowo gwiazdy. Tematem zaś boskiej komedii jest wędrówka Alter Ego Dantego poza światach. No i jest jeszcze Giovanni Boccaccio i jego Decameron. Mamy teraz piękne wydanie ze świata książki, które bardzo zachęca do lektury. Ja na pewno się skuszę: jest to zbiór 100 nowel podzielonych na 10 dni. Stąd w ogóle się wzięła nazwa, dlatego że znaczy po grecku księga 10 dni. Nowele są połączone w całość i są opowiadaniami grupy młodych kobiet i mężczyzn, którzy podczas zaraz zeschronili się w okolicach Florencji. Nie mogło również zabraknąć najsłynniejszego pojacyka na świecie, Pinocchia. Carlo Collodi był włoskim pisarzem i dziennikarzem. Na kanale znajdziecie film o tej książce i animacji Disneya, a więc odsyłam do niego. Powiem jedno, można się zdziwić nawet bardzo, czytając tę książkę po raz pierwszy w dorosłym życiu. Pisarzem, który od razu przychodzi na myśl, kiedy rzucamy literatura włoska, jest też Umberto Eco. Ja polecam wszystkie, naprawdę wszystkie jego książki, bo to był bardzo mądry gość, ale jedna, ta najbardziej znana to oczywiście imię Róży. Będziemy czytać w tym roku razem na klubie książki, więc jeżeli macie ochotę dołączyć, to zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. To jest w ogóle debiutancka powieść kryminalna Umberto. Została wydana w 1980 roku, akcja dzieje się w 1327. Mamy Dwóch Franciszkanów, którzy przybywają do pewnego opactwa, w którym dochodzi do morderstwa i to nie jednego. Na zachętę dodam, że klucz do rozwiązania zagadki kryje się w tajemniczej bibliotece opactwa. Dalej mamy Italo Calvino. Ja się jeszcze do niego zbieram, ale film o włoskich książkach nie może się obyć bez niego. Przeczytamy o nim, że jest jednym z ważniejszych twórców XX wieku. Najbardziej znane tytuły to Niewidzialne miasta, książka, która jest zbiorem wyimaginowanych relacji z podróży, które Marco Polo składa ku Echanowi. Podzielona jest na 55 opisów miast i zawiera 9 mikroopowieści ramowych. Druga książka, Jeśli zimową nocą podróżny, to książka, którą ciężko pisać ma 10 początków każdy z tych początków powieści w komponowanych w fabułę utworu i liczących od 10 do 15 stron stanowi parodię, ale i też hołd określonemu stylowi pisania lub też grupie autorów XX wieku brzmi skomplikowanie. Giuseppe Tomasi di Lampedusa to włoski pisarz i arystokrata, który zasłynął jako autor Lamparta albo geparda, w zależności od tłumaczenia. Lampart został napisany w konwencji powieści XIX-wiecznej, ukazuje schyłek świata starej burbońskiej arystokracji na Sycylii. Powieść w samych Włoszech miała ponad 100 wznowień. Ja czytałam ją na klubie książki i z bólem serca muszę. Przyznać, że zupełnie mnie nie porwała, ale podobnie że żadna lista z ważnymi włoskimi książkami nie może zaistnieć bez niej. Mamy też znanych reporterzystów i dziennikarzy. Tiziano Tercani w Wietnamie obserwował upadek Saigonu, był jednym z pierwszych zachodnich dziennikarzy w Pekinie, był świadkiem rozpadu Związku Radzieckiego. Najczęściej tłumaczone są jego listy przeciwko wojnie, napisane w oparciu o podróże po Afganistanie, Pakistanie i Indiach po 11 września 2001 roku. Uważa się, że są one reakcją na antyislamskie poglądy Oriany Falaci, no i właśnie ona jest tutaj drugą osobą, o której Chciałabym powiedzieć, to jest jedna z najbardziej znanych dziennikarek XX wieku. Mamy kilka jej książek po polsku. Dla zainteresowanych zostawiam tytuły. Jest jeszcze Primo Levi, pisarz i chemik włoski pochodzenia żydowskiego. Jako uczestnik ruchu oporu został w 1943 aresztowany i deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Monowitz. Przeżył tam dzięki pracy w laboratorium chemicznym i po wojnie wydał wspomnienia, czy to jest człowiek. I to jest taka książka, którą naprawdę warto przeczytać. I dalej mamy jeszcze Roberto Saviano. My mamy po polsku kilka jego książek, ale dwie są najgłośniej. Pierwsza to książka odsłaniająca tajemnicy handlu kokainą, a w drugiej Roberto Saviano śledzi degradację Neapolu pod rządami Camorry, czyli potężnej, zorganizowanej siatki przestępczej. Dzięki zdobytym informacjom autor przedstawił światu nowy typ zorganizowanej przestępczości. Co ciekawe, po wydaniu książki autor otrzymał wiele pogróżek ze strony włoskiej mafii, musiał opuścić Neapol, a rząd przyznał mu ochronę i od tamtej pory pisarz co pewien czas zmienia miejsce pobytu i żyje w ciągłym strachu przed zemstą Camorry. No i dalej będzie już trochę lżej. Mamy oczywiście włoskie kryminały. kry to twórca postaci komisarza Salvo Montalbano. Z tego co sprawdziłam, to książek w cyklu jest 32, więc dużo czytania przed nami. Jest oczywiście Donato Carisi, włoski scenarzysta, pisarz i dramatopisarz. Absolwent prawa ze specjalnością w kryminologii i behawiorystyce, więc wie o czym pisze. Czytałam kilka jego książek i naprawdę są świetne, wciągające, mocne, zaskakujące. Jest jeszcze Fulvio Erwa, z którego dwie książki z cyklu Inspektor Staki mamy po polsku, a mnie zaintrygował tytuł drugiego tomu Pingwiny z Grilla. Wielkim hitem był u nas i nie tylko u nas, bo na całym świecie cykl neopolityczny. Elena Ferrante. Co ciekawe, nie wiadomo, kim jest autorka. Ferrante to pseudonim i pomimo różnych śledztw, tożsamość pisarki albo pisarza nie została potwierdzona. 60-letnia Elena dowiaduje się, że Lila, jej przyjaciółka z czasów dzieciństwa, zniknęła bez śladu i Elena postanawia opowiedzieć niezwykłą historię ich przyjaźni. Ruszamy w podróż na przedmieścia Neapolu w latach 50. ubiegłego wieku. A jak jesteśmy przy znikaniu, to mamy piękną nowość, ucieczkę Anny. To debiut młodego autora, który mieszka na Sycylii. Po wielu latach spędzonych u boku Sewerina, Anna opuszcza dom i znika bez śladu. Rok później mąż postanawia zostawić wszystko, żegna się z wyspą, na której mieszkali, i wyrusza na poszukiwanie żony. I tak rozpoczyna się wędrówka po Sycylii. A jak jesteśmy już przy wydawnictwie, bowiem to teraz w maju wyszły jeszcze Sycylijki. Reportaż o kobietach Sycylii. Autor przygląda się przez lata marginalizowanym i niesłyszanym mieszkankom wyspy. Oddaje im głos. Przybliża biografię prawdziwych oraz fikcyjnych Sycylijek. Portretując je, pokazuje ich niezależność, determinację, a także odwagę. To kobiety, które potrafią przeciwstawić się mafii, a niekiedy przetrwać w jej strukturach, walczyć o specyficznie rozumianą sprawiedliwość i zmieniać krzywdzące je zwyczaje. A w serii z żurawiem mamy jeszcze tygrysicę i akrobatę. To jest niezwykła baśnie filozoficzna o małej tygrysicy, która nie jest podobna do innych tygrysów, Tajgę. Nie potrafi bezkrytycznie przyjąć praw rządzących światem zwierząt, zadaje pytania o sens życia, wolność i przeznaczenie, pragnie odnaleźć własną drogę i niekoniecznie tą wyznaczoną przez matkę naturę i tradycję. Mamy też dwie piękne książki Donatelli di Pietro Antonio. To jest historia dziewczynki, która wychowana w zamożnym domu w wieku 13 lat dowiaduje się, że jej biologiczna rodzina jest gdzieś indziej i zostaje oddana prawdziwej matce, która żyje na skraju ubóstwa. Nasza bohaterka musi zmierzyć się z całkiem nową sytuacją. W drugim tomie opowieść koncentruje się na relacji między siostrami i to są Naprawdę piękne książki. Znany jest też u nas Federico Mocia. Pisze książki młodzieżowe, obyczajowe. Co ciekawe, trzy metry nad niebem. Książka, która osiągnęła wielki sukces, była wydana przez autora za własne pieniądze, bo nikt nie był zainteresowany i dopiero kiedy 10 lat później książka została wznowiona przez duże wydawnictwo, przyszedł sukces. Piękna i wzruszająca historia dla dzieci i nie tylko to, mój dziadek był drzewem czereśniowym. Historia o roli rodziny, dziadków, o stracie i radzeniu sobie z nią zdecydowanie warto poznać. Pięknie brzmi też opis samotności liczb pierwszych. Mamy bohaterów, którzy poznają się w szkole, i losy. Platają się nierozerwalnie ze sobą, i Matia i Alice noszą w sobie traumę z dzieciństwa, która uniemożliwia im normalne funkcjonowanie wśród rówieśników. Obydwoje są outsiderami, padają ofiarami szkolnej przemocy, mają też problemy z własną cielesnością i przez lata, wchodząc w dorosłość, rozpoczynając karierę czy zakładając rodzinę, na przemian zbliżają się do siebie i oddalają. A z nowości mamy jeszcze fantastyczną wyspę bijących serc. Piękna historia o spotkaniu pewnego dorosłego z obsesją na punkcie swojego serca i tajemniczego ośmiolatka, który pewnego dnia pojawia się przed domem bohatera. Ich spotkanie doprowadza ich do miejsca, które bije rytmem serca, wypowiadanym we wszystkich językach świata, do archiwum bijących serc. Boltański, artysta, który światową sławę zdobył właśnie dzięki działającym na emocje widza instalacjom, przez kilka lat nagrywał bicie własnego serca i wykorzystał te nagrania w jednej z prac. I na bazie tego pomysłu podróżował po różnych galeriach na całym świecie i artysta zapraszał gości, żeby nagrać bicie ich serc, i stworzył z nich właśnie niezwykłe archiwum dźwiękowe. Ile lat temu była jego wystawa w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej, można było pojechać i nagrać bicie. Własnego serca, które potem będzie częścią archiwum bijących serc i oczywiście, że to zrobiłam. Mamy też jeszcze Stefanię Auci, którą znamy z sagi rodziny Florio. A my XIX wiek mamy rodzinę floriów, którzy są niekoronowanymi królami Sycylii. Autorka tworzy wciągającą narrację i z rozmachem rysuje fascynującą historię sławy, bogactwa i władzy, a także romansów, zdrad, mrocznych tajemnic i okrutnej zemsty. I mamy też coś bardzo miłego, 25 gramów szczęścia. Historia kolczastego tego stworzenia, które skruszyło ludzkie serce. To jest opowieść o włoskim weterynarzu, który ratuje pewnego jeża. I to jest początek jego przygody z tymi zwierzakami, Bardzo miła i sympatyczna to jest rzecz. I na koniec moja ukochana, ukochana książka. Alessandro Baricco to jeden z najbardziej znanych włoskich pisarzy. Ja do jego twórczości jeszcze się przymierzam, ale znam jedną rzecz i kocham najmocniej na świecie. To jest króciutki monolog, Nowe Cento, na podstawie którego powstał przewspaniały film 1900. I to jest przykład na to, że tekst może mieć 20 stron. A porusza bardziej niż 600 stronicowa powieść. To tyle ode mnie. Jeżeli chcecie coś dorzucić, albo znacie jakichś włoskich pisarzy, włoskie pisarki, to koniecznie wpiszcie w komentarze: Zróbmy sobie festiwal włoskich poleceń. Jeżeli też macie pomysły na jakiś inny odcinek z tej serii, albo chcielibyście o czymś konkretnym posłuchać ode mnie, to też dajcie znać w komentarzach. Ja sobie wszystkie Wasze propozycje i pomysły zapiszę i na pewno coś z tego nagram. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.